Okej, czy widzicie prezentację? Tak, tak, widać, widać. Super, dobra. To zaczynamy. Informacja zwrotna bez poczucia winy, tak zatytułowała to spotkanie Julia. I ja chciałabym się skupić ogólnie na feedbacku, tak żeby nam się to przydało generalnie w życiu i nie będę mówić tylko o feedbacku do dostawców, bo też często on się zawęża w pewnej kwestii odmowy, tak? Zakomunikowania odmowy, co nie do końca też jest zawsze feedbackiem samym w sobie, nie? Bo czasem nie mamy ochoty, nie mamy chęci i nie ma miejsca na to, żeby udzielać informacji zwrotnej. Chodzi tylko o przekazanie informacji i ewentualnie powtórzenie tego 4 lub 5 razy z uśmiechem na twarzy, stosując zdartą płytę, to nie jest do końca feedbackiem. Także posłuchajcie, jeśli macie pytania, to zapraszam do czatu. Jeśli coś będzie takiego, co wymaga komentarza natychmiast, chcecie czegoś dopytać, to też zgłaszajcie się, nie? Na początku zacznę tak przewrotnie od tego, czym nie jest informacja zwrotna. Bo tak naprawdę ten thank you in advance for the feedback jest tak, jak to powiedzieć ładnie, nadmiernie używany kontekstem feedbacku, że trochę zapominamy, czym ten feedback jest, czym nie jest. Pamiętajcie, że komunikat, na przykład chcemy coś przekazać i jakby nie interesuje nas w ogóle potwierdzenie, że ktoś coś usłyszał, nie wiem, komunikat w telewizji, komunikat o pogodzie, a jest też informacja, gdzie my na przykład informujemy dostawcę w wcześniej najlepiej uzgodnionej formie, że na przykład zakończył się etap ofertyzacji i jego oferta nie została przyjęta, kropka. Tak możemy też chcieć, nie? I nie oczekujemy jakby tutaj żadnej odpowiedzi, żadnej relacji. Ale informacja zwrotna to jest już relacja, to jest wejście jakby w pewien kontekst, w pewien cel, jaki my mamy do przekazania, czyli jeśli my chcemy skorygować jakieś zachowanie lub jeżeli chcemy wzmocnić, bo bardzo często się fiksujemy na tym, że informacja zwrotna musi być do korekty. To jest coś nieprzyjemnego, to jest coś, gdzie my musimy zakomunikować, czy nam się coś nie podoba, ale równie dobrze i równie często powinniśmy chwalić, powinniśmy wzmacniać lub powinniśmy wskazywać na te zachowania, te postawy, te sytuacje, które dla nas są ok i szczególnie jeżeli widzimy potencjał do rozwoju, tak? W zespole, z dostawcą, w rodzinie, to możemy wszędzie to zastosować. Nie? Ja sobie pozwolę na takie stwierdzenie, że informacja zwrotna jest inwestycją w relacje. Troszeczkę o tym powiedziałyśmy na samym początku, tak, że my postanawiamy poświęcać czas na informację zwrotną, postanawiamy inwestować swój czas w relacje z dostawcą, w relacje z kimś dla nas ważnym, z kimś dla nas bliskim. No, to jest jakby moje autorskie stwierdzenie i ja uważam, że tak faktycznie jest. I też po tym, co słyszę od Was, myślę, że dla Was też to ma taki sens. Czynnikami sukcesu dla informacji zwrotnej jest otwarcie się na informację zwrotną przez odbiorcę. Ja też później Wam pokażę taki graf, który pokaże, w jakim stopniu to otwarcie na informację zwrotną jakiego otwarcia możemy się spodziewać. Akceptacja informacji zwrotnej to nie zawsze oznacza zgodę z tym, co usłyszeliśmy, ale zgadzamy się na usłyszenie informacji zwrotnej. Nie? To też jest bardzo ważne. Otwarcie na chęć wdrożenia zmiany. To też jest bardzo, bardzo ważny czynnik sukcesu dla informacji zwrotnej. Oczywiście to jest dużo łatwiejsze, jeżeli chcemy zastosować wzmacniającą informację zwrotną. Dużo trudniejsze, jeśli ta informacja zwrotna ma być korygująca. Nie? Zawsze warto się zastanowić, jaki jest mój wpływ na informację zwrotną. Ja mam wpływ na jakość feedbacku
styl oraz formę przekazu. To jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, że używając tego narzędzia, to jest narzędzie, to nie jest jakiś gadżet komunikacyjny, to jest coś, co wpływa na innych ludzi, coś, co może kształtować nasze relacje na długie, długie lata. Mamy wpływ na relacje z odbiorcą oraz swoje umiejętności komunikowania się. No poprzez choćby nawet to, że staramy się rozwijać te umiejętności komunikowania się, to, że zrobimy sobie jakąś autodiagnozę, gdzie mamy problem, czy nie wiem, nie potrafimy, powiedzmy, nie wiem, nie panujemy nad ciałem, jakoś mamy zbyt dużą gestykulację, czy nie potrafimy w kontakt w oczy. No, warto mieć świadomość tego, gdzie mam słabiej, gdzie mam mocniej, żeby to też wykorzystywać w dobrym tego słowa znaczeniu przy informacji zwrotnej. Mam wpływ na znajomość odbiorcy lub próbę znajomości tego odbiorcy. Julia, ty prowadziłaś warsztaty z DISCA, czyli typów charakterologicznych osobowości. Jest też coś takiego jak uszy Fontuna, zaraz o tym powiem kilka słów, czyli jakby projektując komunikat do drugiej osoby, jeśli tylko mamy wiedzę na temat tego, jakim typem charakterologicznym jest ta osoba, to nie jest manipulacja, że wykorzystamy tę wiedzę, bo robimy to w dobrej intencji, żeby osiągnąć ten przysłowiowy sukces, tak? W projektowaniu tej informacji zwrotnej. Mamy wpływ na zaprojektowanie, wdrożenie, stosowanie kultury feedbacku. Ja tutaj wrzuciłam takie hasła na koniec. Myślę, że bardzo istotne dla nas jako zakupowców. Pozwolę sobie wrzucić takie założenie, że prawdopodobnie w zespołach nie mamy takiej kultury feedbacku świadomie zaprojektowanej. Nie? Myślę, że dużo, dużo łatwiej jest, jeśli siądziemy w zespole i porozmawiamy o tym na początek, tak jak ja się zapytałam swoich ludzi, zapytajcie się, czy spróbujcie porozmawiać w swoich zespołach, jak to wygląda u was, jak wygląda u ciebie, jak dzwonisz do dostawcy, pogadajcie o tym, co jest trudne, co jest łatwe. Jednemu będzie łatwiej napisać maila, innemu będzie łatwiej zadzwonić, ale spróbujcie ustandaryzować w miarę tą informację zwrotną i zobaczycie, że wtedy będzie dużo, dużo łatwiej rozmawiać z tymi dostawcami, szczególnie z tą odmową. Nawet pisałam informację, ale nawet ten sposób odmawiania ustandaryzujcie, bo wtedy, jeśli jest większy zespół, to często jest tak, że pewni dostawcy rozmawiają z tymi samymi kupcami. Nagle, nie wiem, jest urlop, jest jakaś zmiana, dostaje się nowych ludzi na te 2 tygodnie, czy teraz w ogóle w COVID-zie to pewnie już są zupełnie niespodziewane roszady i nagle trzeba rozmawiać z człowiekiem, z którym się nie ma jakichś tam bliższych relacji i może być trudniej po prostu wejść w buty innego zakupowca, który miał inny styl, ma inny typ jakby komunikowania się. Fajnie to w miarę ustandaryzować, co my chcemy przekazać temu dostawcy, w jaki sposób może warto też na początku postępowania zakomunikować, jak będzie wyglądała dalsza komunikacja w przypadku odmowy lub zaproszenia do dalszego etapu. Nie? I wtedy mamy z głowy, bo wysyłamy wcześniej ustalony komunikat, wypowiadamy wcześniej ustalony komunikat i jest dużo, dużo łatwiej zrzucić to z siebie. Bo to wywołuje emocje i to jest normalne, tak? Wszyscy mamy emocje i jakoś sobie trzeba z tym radzić i też ułatwiać pracę, nie? Bo nie ma co się spalać na te tematy, kiedy jest kupa innej roboty. Nie? No i mamy wpływ na ustalanie swoich osobistych granic. I myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi w ogóle o asertywność, bo według mnie najlepiej wyjść z ustalenia takich swoich wartości i wtedy bardzo łatwo się definiuje te granice. Ja się kiedyś dawno, dawno temu zastanawiałam właśnie nad tymi granicami w kontekście asertywności, bo też chciałam nad tym trochę popracować i gdzie nie zaglądałam, gdzie nie czytałam, to wszędzie wracałam jakby do tego
do tej podstawy, jaką są moje osobiste wartości. I wtedy naprawdę fajnie się ustala te moje osobiste granice i kiedy czujesz, że moje granice, czuję, że moje granice są przekroczone, ja od razu wiem, że należy uruchomić informację zwrotną, bo to jest jakby w moim interesie, nie? I te uszy fontuna, o których tutaj wcześniej wspomniałam. Warto jest mieć z tyłu głowy świadomość, że jako ludzie mamy różny sposób słyszenia komunikatu. Przykładowo, nie wiem, taki stereotypowy przykład mi przychodzi do głowy, że mąż czy partner je zupę i mówi, że co tu tyle tego zielonego pływa, nie? No i teraz są różne uszy, nie? Rzeczowe ucho usłyszy, pyta mnie się, co tu tyle zielonego pływa. Odpowiadam, pietruszka albo koperek, kropka. Dalej nie rozkładam komunikatu na czynniki pierwsze, leci dalsza komunikacja w tym temacie, albo nie leci, nie? Po prostu jest odpowiedź. Ucho relacji słyszy lub szuka w komunikacie wszystkich tematów na temat ewentualnego zakomunikowania relacji lub zmiany relacji między nami, czyli nie wiem, on mnie lubi, nie lubi, zdenerwował się na mnie, nie podoba mu się, jak gotuję, jakby już zaczynam szukać relacyjnych aspektów w komunikacie, które są lub nie ma ich, tak? No ale ja to zaczynam słuchać, tego szukać. Ucho apelu znowuż będzie przykładowo słyszeć coś takiego: ojejku, to czekaj, to ja ci zaraz tu wybiorę tą pietruszkę, czekaj, albo może ci wymienię talerz, albo może nie wiem, może chcesz coś innego na obiad. I szukam jakby, do czego wzywam ja ten komunikat, nie? A ucho ujawniania siebie będzie słyszało potencjalne komunikaty, które gdzieś podprogowo chce mi przekazać nadawca, czyli na przykład, nie wiem, on nie lubi pietruszki, albo jemu nie smakuje ta zupa, nie? Czyli szukamy w komunikacie, co ten nadawca chce podświadomie lub między wierszami do nas powiedzieć na swój temat. To jest mniej więcej jasne? Tak. Okej. Okay. Już tak widzę, że... W ogóle, wiesz co, ja myślę, że to, co mówisz w tym momencie, jest generalnie bardzo ważne i słuchając tego, mnie się w głowie zapaliła taka lampka, co na przykład sobie pomyśli introwertyk, co pomyśli ekstrawertyk, nie? Co dokładnie. Właśnie taka osoba, która jest wysoko wrażliwa, a co pomyśli taka osoba, która jest nastawiona na zadania, no i ma trochę gorzej jakby z tymi relacjami, z tą empatią, nie? Tak. Że to jest ważna kwestia. Bo to się bardzo łączy, nie? Często zwróćcie uwagę, że bardzo często występuje to ucho apelu, nie? Że ktoś coś mówi, nagle ktoś się zrywa, chce coś robić. No to są takie czasem śmieszne obserwacje, ale z drugiej strony konsumujące bardzo, bardzo dużo energii, nie? Według mnie, o czym należy pamiętać, jeśli chcemy sformułować, zaprojektować informację zwrotną? O celu informacji zwrotnej, tak? Czyli czy chcemy wzmocnić, czy chcemy skorygować jakieś zachowanie. I warto o tym myśleć, przygotowując cały czas ten komunikat, bo niby to jest oczywiste, bo chcemy tutaj coś skorygować, a tutaj chcemy coś wzmocnić, ale myśląc o tym cały czas, lepiej się przygotujemy do tego, do tej rozmowy, do tego telefonu i tak dalej, z większą też empatią. Nie? Bardzo ważne jest, żeby ujawnić intencje. Jeśli chcemy się spotkać z kimś lub porozmawiać o czymś ważnym, trudnym, a nawet o czymś przyjemnym. Ja wam podam tutaj taki przykład. Na tej właśnie konferencji, na której wygłaszałam to swoje wystąpienie o feedbacku, ono troszeczkę inaczej wyglądało niż dzisiaj, ale nieważne. Ja mam problem z glutenem. No i więc wcześniej muszę zadbać o to, żeby się skomunikować z firmą, która tam robi peppering,
poinformować i tak dalej. I ja byłam chyba trzeci raz z rzędu na tej konferencji, na tym wydarzeniu. Trzy razy mnie obsługiwała ten sam zestaw szefa sali i szefa cateringu. Robili to znakomicie, ja tam byłam wtedy tak dopieszczona, jak ktoś jest bezglutenowy, to wie, że to nie jest takie wcale oczywiste, nie? No i postanowiłam udzielić, słuchajcie, informacji zwrotnej, wzmacniającej. Ja przepraszam, ale wysok sobie to przypomnę, to szef. Dawaj, tutaj. Mówię do pana, wołam pana, mówię, panie Piotrze, ja chciałam panu powiedzieć, bo ja już tu jestem trzeci raz, i chciałam panu powiedzieć, że nigdy jeszcze nie byłam tak obsłużona. I chcę mówić dalej, a on mówi, tak źle? Ja po prostu, on zbladł i mówi, tak źle? Ja się na niego patrzę, tak zbiłam się z tropu. Mówi tak, kurczę, no ja tam coś jeszcze powiedziałam, ale te 30 sekund on stał w napięciu, myśląc, że ja go chcę opierdzielić z uśmiechem na twarzy, nie? I jakby ważne jest ujawnianie intencji. Jak mi go zawołała, powiedziała, panie Piotrze, chciałam wam bardzo serdecznie podziękować i teraz powiedzieć, że ta, i mu tam to wysłuchał tego, wiecie, usłyszałby pewnie jeszcze więcej, nie? I to jest taki, no ta anegdotka mi będzie zawsze w sercu, zawsze będzie mi w sercu grała, bo tak chciałam, dobrze, a wyszło tak średnio. Nie? No koniec końców pośmialiśmy się i on się bardzo ucieszył z tej powiedzmy pochwały, czy z tej wzmacniającej informacji zwrotnej, ale mi tak znakomicie nie poszło, nie? To było fajne, fajne. Oczywiście opowiedziałam na panelu o tej sytuacji, to było śmiesznie. Należy pamiętać, słuchajcie, o pokazaniu ludzkiej twarzy, nie? Takimi słowy, kiedy, no kiedy już ta relacja jest bliższa oczywiście, nie? Nie, kiedy dzwonimy do randomowego dostawcy albo wysyłamy mail że z informacją, że nie wiem, nie przyjmiemy oferty, to nie będziemy się tam zewnętrzać, ale jeśli zależy nam na tych relacjach, to powiedzenie, słuchaj, jest mi trudno o tym powiedzieć, nie? Zależy mi na tym, żeby nasza relacja była dobra, bardzo mi zależy na tym, żeby nam się lepiej współpracowało, albo chcę z tobą porozmawiać, ponieważ troszczę się o to, jak będą nasze projekty wyglądały w przyszłości. Nie wiem, umówiliśmy się na pewne rzeczy i bardzo się cieszyłam na to, że wypracowaliśmy coś ze sobą, a teraz jest tak, tak, inaczej. Smutno mi jest z tego powodu, nie? Także jakby takie komunikaty są okej, nie? Mówienie o właśnie o swoich uczuciach, pamiętając, że one są okej, nie? Uczucia, emocje są okej i bardzo ważne jest, żeby je nazywać. Oczywiście w otoczeniu pewnych faktów i konsekwencji wynikających z danych zadań, bo wtedy jest dużo, dużo jakby łatwiej znaleźć jakby oparcie, te ściany takie, nie? O które się można oprzeć, mówiąc, że jest mi trudno, jest mi smutno, jestem wkurzona, nie wiem, zawiodłam się. Chociaż z tym zawiodłam się, to też trzeba uważać, bo są pewne takie uczucia rzekome, jak to porozumienie bez przemocy, którego ja jestem ogromną fanką, definiuje, takie typu właśnie, czuję się zawiedziona albo czuję się oszukana, nie? Uważajmy na takie określenia uczuć, ponieważ one jakby definiują, że ty mnie oszukujesz. Wcale nie musisz mieć racji, tak? Mówiąc, że czuję się oszukana. Jakby, rozumiecie, o co chodzi, nie? Że nie wiem, raczej lepiej się poszukiwać tych swoich uczuć głębiej i powiedzieć, że jest mi smutno, kiedy i fakty, niż używać tych takich określeń uczuć rzekomych. Jak was to będzie interesować, to mogę wam podesłać trochę więcej informacji na temat uczuć i odesłać was do porozumienia bez przemocy, bo to mega, mega mocno pomaga w ogarnięciu właśnie własnych wewnętrznych przeżyć. I warto pamiętać o zaprojektowaniu, wdrożeniu i stosowaniu kultury feedbacku, nawet jeśli to będą jakieś takie malutkie sprawy, nie? No to one gdzieś tam nas, takie kotwice spokoju zarzucimy sobie w pracy na przykład, nie? Jeszcze zapomniałam o tym powiedzieć, że warto pamiętać o takim rozdzieleniu na stanowisko, kontekst i interesy, nie? Czyli jeśli wchodzimy w taki bardziej skomplikowany, bardziej rozbudowany komunikat informacji zwrotnej, to mówimy, czego my oczekujemy.
ale warto jest, jeśli zależy nam na relacjach, podać kontekst, nie? Czyli jakby naświetlić, dlaczego tak jest, dlaczego ja mam takie oczekiwania i też powiedzieć, jakie są moje interesy, tak? Albo nasze interesy jako organizacji, jeśli na przykład informację zwrotną udzielamy komuś zespołu, nie? Czyli mówimy, słuchaj, zależy mi, żeby ten raport był przygotowany w ten i ten sposób, tak jak się umówiliśmy, ponieważ jest potem łatwiej go przeanalizować, ponieważ ja z niego korzystam w taki sposób, ktoś inny korzysta go z niego w inny sposób, a dzięki temu będziemy mieć więcej czasu, będzie to sprawniej, itd., itd. No oczywiście w zależności od tego, jaki to będzie komunikat, tak samo z ofertami, nie? No, mówienie dostawcom, że oferta na przykład, nie wiem, cost breakdown ma przyjść w takiej formie i ty wysyłasz swój Excel i za każdym razem dostajesz... wiecie, co może dostać, nie? W własną formatkę jakąś, której nigdy nie wiadomo, o co chodzi, no to mówienie i nawet używanie zdartej płyty w końcu proszenie, a raz usiąść i pokazać, co ja z tym dalej robię, jak ja z tego korzystam i człowieku ułatwi mi życie, bo razem pracujemy, no to pomaga, nie? To jest naprawdę takie wyzwalające i to też jest trochę ta ludzka twarz, nie? Narzędzia, lubimy narzędzia, a z narzędziami to można, słuchajcie, z wiertarą, ale można i ze skalpelem. Także tutaj warto się dostosować do tego, jak chcemy w tych relacjach się odnaleźć. Czasem przywalić z młotka. Jest okej? Nie? To tak jak wiecie, tak jak z dostawcami. No umówmy się, że jeśli z kimś będziemy raz współpracować, więc już nigdy nie wrócimy, to te negocjacje trochę inaczej też wyglądają, nie? A jeżeli z kimś jesteśmy w relacji takiej stałej, to też wiemy, że... przepraszam, jeżeli wiemy, że jesteśmy kluczowym klientem danego dostawcy, to my próbujemy liczyć, tak? Wiemy, że biznes się musi składać. Gdzieś te koszty, gdzieś to wszystko musi być upchane w tych naszych projektach, nie? Więc też te negocjacje dopasowujemy, one są bardziej może otwarte, bardziej na szczegółach, nie? Tak samo z feedbackiem jest. Dostosowujemy te narzędzia bardziej precyzyjnie, ale też bardziej precyzyjnie się przygotowujemy. No? Pewnie każda z Was słyszała o kanapce. Kanapka, czyli najpierw mówimy coś miłego, potem mówimy to, co chcemy powiedzieć niemiłego i na końcu znowu coś miłego. Nie? Kanapki mają to do siebie, że one pleśnieją. I tak ja uważam, że właśnie taki zgniły, manipulacyjny, zgniłe manipulacyjne narzędzie to jest ta kanapka. Ona była, ja nie wiem, od lat jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Myślę, że coraz częściej jest krytykowana, ale ja zawsze podkreślam, że kanapka to jest trochę manipulacja, nie? Jeśli bardzo nam zależy, na przykład na podkreśleniu i tych pozytywnych rzeczy, ale skorygowaniu czegoś, to grupa SET stworzyła tak zwaną spinkę. Ja nie wiem, czy któraś z Was spotkała się z tym narzędziem. Ono jest bardzo fajne, ale jest do takiego przygotowania się, żeby sobie usiąść i zastanowić. Tak jak S, to jest S sprecyzuj, czyli jakby nazwij fakty, nazwij konkretne zachowania, kontrolując swoje... w miarę możliwości, oczywiście emocje i zacznij od czegoś pozytywnego. Nie używaj ale, w ogóle ale to warto sobie wykreślić ze słownika na zawsze, tak jak muszę i no jak muszę. Muszę też jest słabe, ale moim zdaniem ale to w ogóle burzy jakikolwiek komunikat, jeśli go użyjemy. I tutaj to fajnie jest też pokazane, żeby używać zamiast ale to i, nazwać te negatywy, czyli to, co jest do skorygowania, następnie podać konsekwencje tego, co się wydarzyło negatywnego i zaproponować jakieś alternatywy, nie? Czyli żeby taki komunikat przekazać, trzeba do niego, mówiąc kolokwialnie, usiąść. Nawet jeśli on jest taki, słuchajcie, ociosany siekierką i jest taki śmieszny, w sensie widać, że on jest taki sztuczny, to uwierzcie mi,
że druga strona doceni to. Ponieważ naprawdę trzeba się przygotować, a podając alternatywę, podając jakiś przez nas proponowany sposób zachowania, pokazuje, że nam zależy na tej relacji, nam zależy, żeby wyciągnąć pomocną dłoń do kogoś. To jest jakby clue tego narzędzia. Ja coś od siebie dodaję, nie? Tak, zauważam, coś chcę skorygować, pokazuję, jakie są konsekwencje i coś dodaję od siebie, nie? Czyli przeanalizowałam daną sytuację. Tylko to jest kolejne narzędzie fajne, bardzo, bardzo przydatne. Ono jest dosyć proste w stosowaniu i też się opiera na tym, żeby zacząć od faktów. Ustosunkować się do pewnej sytuacji, nazwać konsekwencje i zaproponować, nie zaproponować, tylko przekazać swoje oczekiwania. Czyli on jest taki trochę bardziej wprost, nie? Taki trochę bardziej, może nie dyrektywny, ale taki bardziej informacyjny. Informacyjny, nie? On jest pozbawiony, wiesz co, emocji, bo ja na przykład jestem osobą bardzo konkretną i mi bardzo trudno jest mówić, wiesz, o emocjach i mówić na przykład, że ktoś sprawił mi przykrość, tak, albo że się zawiodłam, nie? Mhm. Ja na przykład zawsze korzystałam z Foucault, bo Foucault jest właśnie fajnym takim modelem, gdzie jakby nie pokazujesz tych emocji, bo też nie każdy chce, ale tak jak powiedziałaś, masz fakty, ustosunkowanie faktów, konsekwencje, jakie ja poniosłam zawodowo, tak? I jakie ja mam oczekiwania, jeżeli chodzi faktycznie o tą sytuację. Nie? Zgadzam się z Tobą, Julia, że to jest bardzo fajne, tak, kiedy nie chcesz o tych uczuciach mówić. Mimo wszystko, ja bym zachęcała do tego, żeby do Foucault był prolog, nie? Żeby tym fukiem nie tam kogoś nie, wiecie, za winkla nie zaskoczyć, bo może nie usłyszeć. Tak, to też prawda. Nie? Że zatrzymać się, powiedzieć, jaka jest moja. Znowu widzę, że mam tutaj taką poświatę. Okej. Zatrzymać się, przekazać tą moją intencję. Tutaj właśnie ciężko się od tych uczuć tak odżegnać, można ich nie nazywać. Ale sam fakt, że ja chcę ci udzielić tej informacji zwrotnej, to już mi coś tam zależy, już coś tam od siebie chcę dać, nie? Ale żeby do każdego narzędzia gdzieś tam spróbować prolog, choćby nawet tak jak ta sytuacja z tym panem szefem sali, nie? Żeby mu powiedzieć, że ja chciałabym, zatrzymuję cię teraz tutaj w twojej pracy, bo chcę ci podziękować za twoją pracę, nie? No i fuko, lecę, nie? Ale ten wstęp był. Myślę, że to nie jest łatwe. W ogóle nic nie jest łatwe z tego, co ja tutaj mówię. To się tylko łatwo gada, nie? A potem trzeba trenować. To jest prawda. Tutaj bardziej tak na nasze poletko bym jeszcze weszła z narzędziowo, bo dokonujemy tej oceny dostawców w taki czy inny sposób. Nie będę wnikać, jak to robicie. Macie swoje standardy, ale warto dorzucić sobie takie jedno narządko do tych kluczowych dostawców. Wiadomo, że nie będziecie analizować w ten sposób wszystkich, ale tych, z którymi najczęściej pracujecie lub najbardziej was wkurzają lub nie wiem, no, z jakiegoś powodu dotykają was w codziennej pracy. Takie narzędzie zapożyczone z Agile'u, ono się nazywa Starfish, Retrospective albo Retro w skrócie. Generalnie chodzi o to, żeby się zatrzymać przy tej, na przykład przy okazji analizy oceny dostawcy, i pomyśleć sobie, okej, przygotowuję się na spotkanie z dostawcą, żeby mu przekazać ocenę dostawców, ale chciałabym mu powiedzieć, co myślę na jakiś konkretny temat. Dwa głębokie wdechy, zatrzymam się i przeanalizuję jakby jego ogół, tak? I zastanowię się, co ja chcę zatrzymać, czyli keep, zatrzymać w tej naszej relacji, tym, co on mi robi, co ja jemu robię, co jest okej, nie? Czego bym chciała więcej, na przykład co jakiś czas się pojawiają jakieś przebłyski ze strony dostawcy, to można by je wzmocnić właśnie informacją zwrotną wzmacniającą. Czego bym chciała mniej, co bym chciała, żeby zaczęło się dziać ze strony dostawcy lub w naszej relacji. Również to można zastosować do pracy w zespole, zaraz o tym powiem. A co
kategorycznie nie chcę więcej widzieć. Nie? My tego narzędzia w pracy przez pewien czas używaliśmy, to jakby było narzędziem dodatkowym przy ocenie rocznej, przy takiej ocenie rozwojowej. I słuchajcie, kiedy ja się nad tym pochylałam z tym narzędziem nad moimi współpracownikami, to naprawdę zauważałam dużo, dużo więcej i mogłam powiedzieć na temat naszej współpracy dużo, dużo więcej niż bez tego narzędzia. Także ja z doświadczenia mogę je Wam polecić. Bardzo fajne jest. I też się przyda właśnie do analizy naszych dostawców. I teraz tak, wcześniej na samym początku wspomniałam o czynnikach sukcesu. Nie? Co się dzieje za progiem, mówiąc kolokwialnie, mówiąc w cudzysłowie informacji zwrotnej. Czyli ja ją przekazuję i co się może zadziać. Stworzyłam taką grafikę, gdzie jakby patrząc w osi EX mamy dojrzałość, w osi Y gotowość i w punkcie zero jest totalne zamknięcie się. Nie wiem, kto mnie nie chce słyszeć. Tak, jakby nie mamy dojrzałości tutaj i nie mamy gotowości na rozmowę. Możemy tę informację usłyszeć. Okej, słyszę, co do mnie mówisz, ja odrzucam to, co słyszę, tak? To nie jest to samo, nie? Zwróćcie uwagę, że to nie jest to samo. Nie? Ja mogę dopytać, coś mi się tutaj nie podoba, nie wiem, nasze fakty się nie zgadzają, albo ty tak to widzisz, ja pierwsze słyszę, pierwsze czuję, nigdy w życiu nie miałam intencji i tak dalej, nie? Można zaparkować, czyli powiedzieć, okej, dobra, słyszę, usłyszałam, nie wiem, na przykład sparafrazować, słyszę, że mówisz to i to, czy ty miałeś to na myśli, czy ty miałaś to na myśli, tak, miałam to na myśli, słuchaj, ja muszę się zastanowić, ja muszę to przemyśleć, pogadamy, nie? I to jest fajne też, jeżeli czasami wy słyszycie, warto skorzystać z takiego zaparkowania, bo bardzo często jest tak, ktoś nam coś mówi, robi się nieprzyjemnie, jakieś emocje spływają, gorąco się robi i właśnie wtedy można powiedzieć, słuchaj, ja ci dziękuję, doceniam to, bo wiem, że nie jest łatwo przygotować się do takiej rozmowy, ja potrzebuję to przemyśleć, spotkajmy się wtedy i wtedy, pogadamy o tym, nie? I no, także korzystamy z zaparkowania, myślę, że to jest fajne. Można wrócić po tym zaparkowaniu, dopytać jeszcze o pewne szczegóły i rozmawiać, a można wrócić i jakby odrzucić, tak? Tak samo jak na początku można się zachować. Nie? Rodzić dziecko. I nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałyście się z takim pojęciem jak analiza transakcyjna. Jeżeli nie, to warto sięgnąć na takie podstawy, spojrzeć, że każdy z nas ma w sobie dziecko, rodzica lub dorosłego. I tak w skrócie, dziecko to są takie postawy, gdzie nie wiem, coś mi się należy, ja muszę teraz tutaj, no wiecie, takie dziecinne zachowania. Nie? I my jako dorośli również mamy w sobie takie dziecko. Rodzic to jest, ty powinieneś, ty musisz, ja powinna, mi nie wypada, nie wiem, tak się zachować, inaczej się zachować. To są takie jakby skrajne dwie, niekoniecznie dojrzałe postawy w nas samych. Więc możemy przyjąć właśnie z takiej postawy, okej, no nie wypada tutaj się, nie wypada dyskutować, nie wiem, szef ma rację, czy ktoś tam ma rację, wiecie, tam grzeczna dziewczynka i tak dalej, to wszystko jest z tego rodzica. A można się zbuntować, nie będzie nic dyskutował, ja chcę tak, a nie inaczej, nie będzie mi tutaj wciskał żadnego kitu, nie? Można przyjąć to z dorosłego, czyli wyważone wybranie i dziecka, i czegoś z dziecka, czyli ja mam prawo do rozmowy, mam prawo mieć swoje uczucia i z rodzica, okej, ja decyduję, że pewne rzeczy, powiedzmy, nie wiem, biorę jako moje obowiązki służbowe, i będę się zachowywać tak czy inaczej, niekoniecznie mając na to ochotę, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Czyli przyjmuję to z pozycji dojrzałego, dorosłego człowieka, ten feedback. Nie? I najwyższym moim zdaniem poziom z perspektywy dojrzałości, z perspektywy gotowości, to jest przyjęcie z dorosłego i implementacja na innych płaszczyznach. To już jest w ogóle, to mi mówisz takie rzeczy, to ja się zastanawiam, słuchaj, a ja pomyślałam.
to można by jeszcze zaimplementować tu, tu i tu, nie? Przychodzi taki, wyobraźcie sobie takie postawce. Pani Julio, to my jeszcze poprawimy to, to i tamto, jak pani wspomniała wcześniej, nie? W ogóle takie, o, miotna moje serce, nie? Ale to warto mieć tak zwane, jak to w linie mówią, true north, czyli prawdziwą północ. Warto mieć gdzieś tam na horyzoncie, dokąd dążymy, nie? Niekoniecznie musimy za każdym razem osiągać ten najwyższy szczyt dojrzałości i gotowości u naszego odbiorcy, ale warto wiedzieć, co się z tą informacją może zadziać, nie? Macie na tym etapie jakieś pytania do tego schematu? Dobra, nie ma pytań. No i takie pytanie już praktycznie na sam koniec, nie? Informacja zwrotna. I co dalej? I tak się zastanawiałam, jak to podsumować na jednym zdaniu czy w jednym haśle. To zależy, nie? Co było przed. Nie? I tutaj wrócę do tego, że informacja zwrotna to jest inwestycja w relacje, nie? Czyli co ja sobie, jak sobie pościelę, taki feedback będzie, nie? Tak trochę jest. Bo też jeśli ktoś nas traktuje źle lub nas nie traktuje, to też jest coś takiego, też dodam taką dygresję, że jest coś takiego jak znaki rozpoznania. Nie traktowanie kogoś to jest gorsze niż traktowanie go źle. I czasem tak jest, jeśli kogoś, nie wiem, olewamy, czy źle traktujemy i nagle chcemy do niego przyjść z jakimś wspaniałym feedbackiem zaprojektowanym, to może po prostu nie wyjść, nie? Ja nie mówię, jakby nie mówię wam, że wy takie macie relacje, tylko wiecie, o co chodzi, nie? Że jakby budujemy te klocki, całe nasze swoje bycie razem i wtedy też ten feedback jest, spada na żyzną gleb. Jeszcze a propos grzecznych dziewczynek, ta książka się przewija tutaj u nas cały czas i są dwa błędy, jeśli chodzi o feedback, nie? Także zajrzyjcie, poczytajcie. Jest błąd 75 w nowym wydaniu. Niezbieranie lub ignorowanie informacji zwrotnych. To jest trochę bardziej taki, lepiej wiedzieć, co o mnie myślą, niż nie wiedzieć. A druga sprawa to ta technika kanapki, nie? Że to takie trochę jest manipulacyjne. Tam jest zaproponowane też jeszcze inne narzędzia, o którym ja nie wspomniałam, więc zachęcam również, żeby zajrzeć do tej fascynującej lektury, która jest po prostu tak do głębi dobitna. I poczytać też o tej informacji zwrotnej. To teraz nie wiem, czy są może jakieś pytania w międzyczasie, bo ja chciałabym, żebyśmy przeszły do pracy. Tak, słuchajcie, dziewczyny, zrobimy sobie trochę praktyki, tak? I tutaj Magda nam pomoże. Mamy grupę kameralną, więc myślę, że podzielimy się na dwie grupy. Jedna grupa to będzie grupa, która będzie przekazywać feedback, a druga grupa, czyli to będą kupcy, tak? A druga grupa to będzie grupa dostawcy czy klienta wewnętrznego. I tutaj ja będę w grupie dostawców, a Magdę poproszę, żeby wsparła grupę kupców i pomogła ten feedback ułożyć, żeby on fajnie brzmiał. I teraz tak, dziewczyny. Mamy cztery sytuacje, cztery problemy, z którymi się spotykamy i wybierzemy sobie wspólnie dzisiaj, które byśmy chciały sobie omówić. Tylko bym prosiła, Magda, żebyś przestała udostępniać, to ja wyświetlę cztery sytuacje. To są takie case'y, które mi się wydawały, wiecie, najbardziej adekwatne, jeżeli chodzi o naszą pracę w zakupach. Sytuacja numer jeden. Julio, przepraszam cię, to wy wybierzcie wspólnie, dziewczyny, ja tylko na sekundkę się wyłączę, zobaczę, jak sytuacja u mnie na pokładzie, nie? Miłkiem, dobrze. Tak. Dobrze. Dziewczyny, pokażcie się, żebym też was mogła zobaczyć, te, które mają kamerki sprawne. Słuchajcie, podzielimy się na dwie grupy. Sytuacja numer jeden. Najpierw wybierzemy sobie, którą sytuację byśmy chciały tutaj sobie rozwiązać, tak? Czyli jakby przyćwiczyć scenariusz,
takiej asertywnej informacji zwrotnej i tutaj Magda będzie pomagać, a dostawcy będą utrudniać. Sytuacja numer jeden to jest sytuacja, w której twój kwalifikowany dostawca znacznie pogorszył jakość świadczonych usług i po wielu rozmowach na końcu udaje się wspólnymi siłami wypracować jakość, która jest dla twojej organizacji zadowalająca. Ale oczywiście chcesz się spotkać z dostawcą i go pochwalić w ramach docenienia jego starań, ale tutaj jest pewna uwaga, ponieważ wielkimi krokami zbliża się termin renegocjacji cen i ten feedback może być wykorzystany troszeczkę przeciwko nam. To jest sytuacja pierwsza. Druga sytuacja to jest sytuacja, w której jesteś na etapie zapytania o propozycję w zakresie leasingu aut służbowych. No i po pierwszym etapie ofertowania już masz rynek zbadany, jeżeli chodzi o trendy cenowe i możliwości w zakresie konfiguracji. Poprosiłaś dostawców o cierpliwość, ale jeden z nich no, ewidentnie ignoruje twoją prośbę, często dzwoni, naciska na to, żebyś ujawniła mu oferty konkurencji, w zamian za co on oczywiście przygotuje ofertę tańszą o 1 zł, tak? I jesteście umówieni na telefon w poniedziałek i tutaj należy przygotować feedback odnośnie tego, jak co temu dostawcy powiedzieć i jak powiedzieć. Sytuacja numer 3. Pracujesz nad wdrożeniem nowego kartonu dla nowego wzoru umywalki. Zapytanie o propozycję zostało wysłane do 3 dostawców. No i otrzymałaś ofertę od wszystkich, ale tylko dostawca numer 3 wykazuje zainteresowanie oraz zaangażowanie w projekt. Tak? Czyli on dopytuje o szczegóły, wychodzi z inicjatywą, on proponuje spotkania za rendy i on wysyła darmowe próbki. Niestety okazuje się, że prezes preferuje dostawcę numer 1 i poprosił ciebie, abyś przekazała tą informację pozostałym dostawcom, tak? I teraz jak temu dostawcy powiedzieć, że słuchaj, no jednak nie. I czwarta sytuacja to jest sytuacja, która dotyczy klienta wewnętrznego, czyli współpracujesz z klientem wewnętrznym w zakresie zmiany dostawcy tarcz ściernych, tak? I niestety ten klient wewnętrzny z wiadomych tylko i wyłącznie dla siebie powodów preferuje obecnego dostawcę i bardzo utrudnia tobie procesowanie tej zmiany. To znaczy, no, nie odbiera telefonów od nowego dostawcy, który dzwoni z pytaniem, jak testy tych tarcz, czy wszystko ok, czy jakieś inne tarcze podesłać. Odwołuje spotkania z nowym dostawcą w ostatnim momencie, kiedy ten dostawca już stoi na bramie i wjeżdża na zakład. Pomija ciebie w komunikacji mailowej, a na bezpośrednich spotkaniach przerywa tobie i atakuje personalnie nowego dostawcę. No i tutaj sytuacja taka, że oczywiście no nie możesz tego dłużej tolerować, tak, bo masz swoje cele i musisz się spotkać z tym swoim klientem wewnętrznym i mu przekazać informacje. I teraz jest, dziewczyny, pytanie do was, sytuacja 1, 2, 3 czy 4, którą wybieramy, którą byśmy sobie dzisiaj chciały omówić, rozpracować i proszę, żebyście w komentarzu napisały, którą wybieracie.